Polski krok po kroku junior. Dzień dobry. Na naszej dzisiejszej lekcji z juniorem zabiorę Was do kasyna, ale niestety nie pojedziemy do Las Vegas. Pójdziemy do kasyna gramatycznego, gdzie uczniowie będą trochę ryzykować, mogą wygrać, mogą przegrać, mogą stracić dużo pieniędzy albo dużo punktów, ale też mogą zostać milionerami. Taka gra, kasyno, dobrze sprawdza się w różnych momentach kursu językowego, to znaczy nie tylko na zaawansowanym poziomie, często przeprowadzam ją też w grupach, które dopiero zaczęły uczyć się języka polskiego i na przykład uczą się koniugacji. Dobrze sprawdzi się na początku zajęć jako rozgrzewka, ale też w ramach powtórki do testu, po jakiejś dużej partii materiału. Możemy ją też przeprowadzać wtedy, kiedy wprowadzamy nową formę i chcemy ją przećwiczyć dobrze na lekcji. W naszym podręczniku nauczyciela do serii Polski krok po kroku junior taka gra pojawia się w lekcji 9, kiedy zapoznajemy uczniów z przyimkami, takimi jak obok, przed, za, między, naprzeciwko, dzięki czemu uczniowie będą mogli lokalizować obiekty w mieście. Gra nazywa się Kasyno na lokalizację i zaraz pokażę Wam, jak formułować instrukcje, jak tłumaczyć uczniom zasady i jak ta gra powinna wyglądać na lekcji. Naszą dużą klasę, dużą grupę dzielimy na dwie mniejsze, na przykład na grupę fioletową i grupę niebieską. I im wyższy poziom grupy, tym częściej możemy podawać im gotowe instrukcje przed grą. Możemy powiedzieć tak. Tutaj mamy frazę po polsku, zdanie po polsku. To zdanie jest dobrze gramatycznie albo niedobrze. Wasza grupa decyduje, czy to jest dobrze czy niedobrze i ryzykuje punkty. Macie 100 punktów na start, możecie ryzykować minimum 10 punktów, maksimum 100 punktów. Ryzykujecie 100 punktów, gracie wabank, możecie być bankrutem, ale możecie mieć też plus 100 punktów. Im grupa jest na niższym poziomie, tym bardziej staramy się pokazywać reguły, zasady na przykładach. I pokazujemy uczniom pierwsze zdanie. Sklep jest obok kina. Grupa fioletowa. Czy to jest dobrze, czy niedobrze? Grupa fioletowa mówi, jest dobrze. Co mówi grupa niebieska? Dobrze, czy niedobrze? Grupa niebieska mówi, to jest niedobrze. My jeszcze nie mówimy, czy to zdanie jest dobrze, czy nie, ale pytamy. Ile punktów ryzykujecie? Grupa fioletowa. Ryzykujecie minimum 10, maksimum 100 punktów. Ile ryzykujecie? Jesteście pewni, czy nie? No, grupa jest pewna, ale nie chce ryzykować dużo i mówi, że ona ryzykuje 50 punktów. Pytamy grupę niebieską. Ile ryzykujecie? Ta grupa nie jest bardzo pewna siebie, więc ryzykuje tylko 10 punktów. I teraz my, nauczyciele, mówimy, uwaga, uwaga, to zdanie jest dobrze gramatycznie. Brawo, grupa fioletowa ma plus 50 punktów. Ile to jest razem? I tu możemy też ćwiczyć jeszcze liczebniki. Grupa mówi 150 punktów. Grupa niebieska, nie mieliście racji. Minus 10 punktów, macie 90 punktów. Kontynuujemy grę i mamy zdanie numer 2. Kino jest naprzeciwko stadionem. Grupa fioletowa myśli i decyduje, że to jest niedobrze. A grupa niebieska, jak myślicie, dobrze czy niedobrze? Grupa niebieska już sugeruje się grupą fioletową i mówi niedobrze. Pytamy grupę fioletową, ile punktów ryzykujecie? Ryzykujecie wabank 150 punktów, czy nie? Minimum 10 punktów ryzykujemy. I grupa fioletowa jest już pewna siebie i mówi ryzykujemy 150 punktów.
Gramy wabank. Grupa niebieska, ile ryzykujecie? Grupa niebieska inspiruje się grupą fioletową i mówi też gramy wabank. Ryzykujemy 90 punktów. I teraz uwaga, uwaga. Czy to zdanie jest dobrze czy niedobrze? Kino jest naprzeciwko stadionem. Grupa fioletowa, dlaczego myślicie, że to jest niedobrze? I grupa fioletowa mówi naprzeciwko plus dopełniacz, nie plus narzędnik, naprzeciwko stadionu. A my mówimy, tak, macie rację, brawo, macie plus 150 punktów, w sumie macie 300 punktów. A grupa niebieska też miała rację, macie 180 punktów. Taka gra może kończyć się w momencie, kiedy wykorzystamy, omówimy wszystkie zdania, ale też możemy wcześniej umówić się na określoną liczbę zdań, na przykład na 5 albo 6. I akurat w naszej grze te zdania mają podobną trudność, ale możemy przygotować takie zdania sami i wtedy proszę pamiętać, żeby na początku były najprostsze zdania, a na końcu najtrudniejsze, bo im dalej w grze, tym uczniowie mają więcej do stracenia, bardziej boją się ryzykować, więcej się konsultują i takie emocje gry są większe. I teraz pokażę Wam, jak taką samą grę możemy przeprowadzić zupełnie na początku nauki. W naszej książce, w lekcji drugiej, uczniowie zapoznają się z koniugacją MŚ i ja już wtedy gram z nimi w kasyno. Ale wcześniej nie pokazuję, nie tłumaczę zdań, nie tłumaczę instrukcji, tylko od razu daję zdanie na tablicy i pytam, czy to jest dobrze, czy niedobrze? Czy gramatyka jest ok, czy nie ok? I jedna grupa mówi, jest ok. Ja na tablicy zapisuję ptaszek z jednej strony, a druga grupa mówi, nie ok. I mówię, to zdanie jest dobrze, brawo. Grupa, która powiedziała ok, dostaje, uwaga, złotówkę, to jest taka fikcyjna złotówka do zabawy, ale przekazuje grupie złotówkę. Mamy drugie zdanie. My mieszkam w Krakowie. To jest dobrze czy niedobrze? Jedna grupa mówi niedobrze, druga grupa mówi niedobrze. Brawo! Jedna grupa ma 1 złoty i druga grupa ma 1 złoty. Idziemy dalej. Jak wy się nazywacie? Dobrze czy niedobrze? Jedna grupa mówi, to jest dobrze, a druga grupa mówi, to jest niedobrze. Ja mówię, uwaga, uwaga, to jest dobrze. Grupa ma 1 złoty, a ta grupa ma minus 1 złoty. Kontynuujemy grę. W mojej bazie pomysłów jest jeszcze kilka innych prostych gier, takich szlagierów, które często wykorzystuję na lekcjach i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy o nich porozmawiali. A w następnym filmiku już wrócimy z kasyna na ziemię i opowiem Wam trochę o tym, jak można ćwiczyć sprawność mówienia z wykorzystaniem ilustracji, które znajdują się w naszym podręczniku. Podam Wam kilka gotowych pomysłów, ale też mam nadzieję, że zainspiruję do własnych. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Thank you.